Witaj na moim kanale, Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją. Tematem dzisiejszego filmu jest diagnostyka funkcjonalna VS, diagnostyka obrazowa. Czyli mówiąc inaczej, co robi fizjoterapeuta, a co robi lekarz. Jak diagnozuje fizjoterapeuta, a jak diagnozuje lekarz. Czym się te dwie formy leczenia różnią między sobą. Aby zrozumieć dobrze te różnice, warto przypomnieć sobie taką bajeczkę o słoniu. Ta bajeczka o słoniu mówi, że przyprowadzono dzieci z zawiązanymi oczami do słonia i jedno dziecko ustawiono przy nodze, drugie dziecko ustawiono przy trąbie, trzecie dziecko położono na grzbiecie słonia i każde z tych dzieci z zawiązanymi oczami miało tego słonia dotykać rączkami i opisywać, co czują pod palcami. I jakżeż było wielkie zdziwienie tych dzieci, kiedy jedno opisywało, że jest coś takiego dużego, sztywnego, co przypomina słup i takiego zaokrąglonego. Drugie opisywało, że ma coś takiego giętkiego, elastycznego, coś, co się rusza, coś, co jest okrągłe, przypomina troszeczkę rzeźownicę. A trzecie dziecko, które było na grzbiecie słonia, no jemu się wydawało, że jest w lesie, gdzieś tam na pustyni czy na plaży, się wydawało, że wszystko jest szerokie i tutaj jedynie chropowata powierzchnia była. To, co wspólne łączyło tych dzieci, to chropowata powierzchnia, natomiast wszystkim dzieciom wydawało się, że opisują zupełnie inne zwierzę, że to jest zupełnie co innego. Kiedy otworzono im oczy, czyli zdjęto opaski, dzieci mogły zobaczyć, co dotykały. Były potwornie zdziwione, że wszystkie dotykały tego samego słonia, tylko że w różnych miejscach. Ta bajeczka idealnie odwzorowuje relacje fizjoterapeuty oraz lekarza. Mamy dwa różne podejścia na człowieka, na jego choroby, na jego funkcjonalność, na jego zdrowie. To są dwa różne podejścia, które dotyczą tego samego człowieka. Lekarz ma swoje narzędzia pracy, ma swoją wiedzę, ma swoje sposoby myślenia i diagnozowania. Natomiast fizjoterapeuta ma swoje narzędzia, swoją wiedzę i swoje narzędzia do diagnozowania. I teraz, co leczy lekarz, a co leczy fizjoterapeuta? Lekarz skupia się na leczeniu struktury, czyli on zastanawia się, jaka struktura w ciele człowieka jest uszkodzona. I to jego interesuje. Natomiast jeżeli chodzi o fizjoterapeutę, fizjoterapeuta nie ma narzędzi do szczegółowego zdiagnozowania czy zbadania struktury człowieka, natomiast ma narzędzia do tego, żeby zdiagnozować funkcję człowieka, czyli poszczególne etapy ruchu, jak dana część ciała się zachowuje, czy ona się zachowuje w sposób prawidłowy, czy daleki od prawidłowości. I fizjoterapeuta leczy funkcję. Najłatwiej te różnice pokazać na udarze mózgu. Jest pacjent po udarze mózgu i trafia do szpitala. I teraz czym się zajmuje lekarz? Lekarz szuka zaburzeń struktury, czyli gdzieś w mózgu została zaburzona praca układu krwionośnego. Albo ten układ krwionośny, czy jakaś żyłka, czy tętnica pękła i się to coś gdzieś tam rozlała krew. Albo
ten układ krwionośny jakieś tam miejsce się zapchało i krew nie przepływa. Lekarz szuka tego miejsca i lekarz ma po temu narzędzia diagnostyczne. Posługuje się albo tomografią komputerową, albo rezonansem magnetycznym, albo innymi specjalistycznymi narzędziami, które ma pod ręką i w których jest biegły, szybki i sprawny. I on za pomocą tych narzędzi diagnozuje, że dokładnie w tym miejscu jest zapchana tętnica, a nie w tym. I to jest jego mądrość. On się uczy przez lata, żeby za pomocą tych narzędzi diagnostycznych, jakich ma przy udarze mózgu, wiedział, że problem jest tu, a nie tu. Problem jest tu, a nie tu. Problem jest tu, a nie tu. To jest jego wiedza. To są lata studiów, lata praktyki, doświadczeń, jego nauki własnej, szkoleń, sympozjów, konferencji itd., itd. I on w tym jest biegły. On się tym zajmuje. Lekarz po zdiagnozowaniu i zlokalizowaniu miejsca, czyli zaburzonej struktury, on tę strukturę leczy swoimi metodami i po wyleczeniu tej struktury pacjent idzie do domu. Na tym praca, można powiedzieć, lekarza się kończy. Ale, jest jedno ale. Pacjent po tym leczeniu jest niezdolny do życia. W rodzinie. Mam to na myśli do funkcjonowania w normalnym życiu. Bo pacjent po leczeniu szpitalnym wychodzi z ręką taką i pacjent przed udarem mózgu mógł swobodnie się napić herbaty, a po udarze mózgu nie jest w stanie podnieść ręki. Lekarz swoją pracę wykonał bardzo dobrze, wykonał perfekcyjnie. Jego możliwości to było zatrzymanie rozprzestrzeniania się tego udaru mózgu, opanowanie sytuacji. Sytuacja została opanowana, nie ma zagrożenia życia, pacjent jest w domu. Lekarz swoją robotę wykonał. No i teraz trzeba dalej pacjenta usprawniać. Dalszym etapem leczenia zajmuje się fizjoterapeuta. I teraz fizjoterapeuta nie ma narzędzi diagnostycznych, żeby sprawdzić, co gdzie jest w mózgu, czy uszkodzone, czy nieuszkodzone, bo to jest dziedzina lekarza. Natomiast fizjoterapeuta ma narzędzia, żeby nauczyć pacjenta z powrotem wykonywać ten ruch, żeby pacjent mógł się herbaty napić. Fizjoterapeuta leczy zaburzoną funkcję. Zaburzona funkcja u tego pacjenta jest taka, że przedtem mógł napić się herbaty, a teraz nie może napić się herbaty, bo nie jest w stanie ręki podnieść. I to jest funkcja. Fizjoterapeuta leczy funkcję. Jeżeli mu się uda wyleczyć tą funkcję, no to jest super. Pacjent napije się elegancko herbaty. Jeżeli nie uda się tego zrobić, no to pacjent będzie musiał drugą ręką pić herbatę albo ktoś go będzie musiał karmić. I teraz, co jest ważne w medycynie? Tak jak na przykładzie bajki o słoniu. Mówimy o tym samym słoniu, ale widzimy go z różnej perspektywy. Tak samo fizjoterapeuta i lekarz mówi o tym samym pacjencie, mówi o tym samym człowieku, leczy tego samego człowieka, ale w inny sposób na to patrzy. Drugi przykład to bardzo powszechne bóle, tutaj nazwijmy to umownie, kręgosłupa szyjnego, tak? Bardzo dużo ludzi narzeka na bóle głowy, kręgosłupa, ogólnie to się nazywa bóle kręgosłupa. Pacjent idzie do lekarza z bólami kręgosłupa. Co robi lekarz? Lekarz ma swoją wiedzę, ma swoje narzędzia diagnostyczne i szuka
przyczyn tych dolegliwości w strukturze kręgosłupa. On bada, w którym miejscu kręgosłup został uszkodzony i to miejsce próbuje naprawić swoimi metodami, takimi, jakimi się nauczy. Jeżeli to miejsce naprawi, to jest bardzo fajnie, ale nie zawsze jest tak, że po naprawieniu miejsca chorego przez lekarza pacjent od razu ma 100% zakres ruchu i może głową ruszyć. I zdarza się często taka sytuacja, że pacjent miał problem z kręgosłupem, poszedł do lekarza, lekarz swoją robotę wykonał dobrze, ale po tej robocie lekarza pacjent ma zakres ruchu taki. Mówiąc inaczej, kręgosłup od strony strukturalnej jest zdrowy, ale ze strony funkcji można powiedzieć nawala, bo powinien mieć zakres ruchu taki, a ma zakres ruchu tylko taki. Przy większym zakresie ruchu coś tam boli. W związku z powyższym, tu jest praca fizjoterapeuty i fizjoterapeuta leczy funkcję. A zaburzona funkcja to jest skręt głowy w lewo. Pacjent chce mieć tak, bo jedzie na przykład rowerem albo samochodem i chce widzieć, co jest po stronie lewej, co jest po stronie prawej. W prawo głowa mu chodzi jak naoliwiona, a w lewo tylko tyle. No i żeby widzieć, co się tam dzieje, to się musi obracać cały. Nie zawsze jest na to czas, nie zawsze są możliwości. W związku z tym musi mieć wyleczoną funkcję. I fizjoterapeuta ma swoje narzędzia, ma swoją wiedzę, ma możliwości, aby tę utraconą funkcję pełnego skrętu głowy do takiego skrętu głowy niepełnego, żeby tę utraconą funkcję pacjentowi przywrócić. I proszę zauważyć, że w tych przykładach, które podałem Wam, kolosalne znaczenie ma współpraca lekarza i fizjoterapeuty. Bo lekarz prowadzi pacjenta z punktu A do B, a fizjoterapeuta prowadzi z punktu B do C. To tak, jakby ktoś chciał z Gdańska dojechać, powiedzmy, do Zakopanego z przesiadką w Toruniu. Z Gdańska do Torunia prowadzi go lekarz, a z Torunia do Zakopanego prowadzi go fizjoterapeuta. Jeżeli jest współpraca, wszystko się ze sobą zazębia, wszystko gra, pacjent bez problemu dojedzie z Gdańska do Zakopanego. I tak samo, jeżeli pacjent ma jakieś problemy ze zdrowiem, jest współpraca ścisła z lekarzem a fizjoterapeutą i każdy z nich da wszystko, co najlepsze z siebie, to wtedy jest bardzo duże prawdopodobieństwo albo bardzo duże szanse, jak to woli, na to, że pacjent zostanie wyleczony całkowicie, a jeżeli się nie da go wyleczyć całkowicie, no to zostanie na tyle podleczony ze strony lekarza i na tyle usprawniony ze strony fizjoterapeuty, że będzie mógł w miarę swobodnie funkcjonować w życiu codziennym. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Wam, na czym polega różnica w pracy fizjoterapeuty oraz lekarza. Mam też nadzieję, że dzięki tej wiedzy będziecie lepiej rozumieli lekarzy, będziecie lepiej rozumieli fizjoterapeutów i mieli również zdroworozsądkowe oczekiwania od efektów pracy ze strony lekarza i efektów pracy ze strony fizjoterapeuty. Bo lekarz zajmuje się czym innym, a fizjoterapeuta zajmuje się też czym innym, choć obaj zajmują się człowiekiem. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, to jak zwykle łapka w górę i zapraszam do komentarzy oraz subskrypcji kanału.